się. Boimy gusta, dobrze to już wiem. Teraz pocałuj mnie w usta. Zrozumiałam, że twoje gusta rozmijają się. Teraz pocałuj mnie w usta. Cześć, tu Sylwia Nowak. Jesteśmy właśnie w programie Coffee and Tea TV. Już oglądajcie nas w najbliższą sobotę. Porozmawiamy o pięknym uśmiechu, ale przede wszystkim o muzyce. I zaśpiewam pierwszy raz, jedyny raz, mój utwór Me Gusta akustycznie. Zapraszam do oglądania. Goście, metamorfozy, kuchnia, social media, muzyka, biznes i nauka. To wszystko w Coffee and Tea TV. Twoja alternatywa w internecie. Sylwia, bo przy śpiewaniu, czy ten uśmiech to jakiś kompleks, który kiedyś się w życiu spotkałaś? Zdecydowanie tak. Ja w ogóle miałam kiedyś tak, że miałam taki kompleks na punkcie swojego uśmiechu, że praktycznie się nie uśmiechałam z zębami, tylko cały czas z zaciśniętymi ustami. Po prostu zawsze zamknięte usta. Tak. Dowiedziałam się o tym, że jest taka metoda, którą ja mam, czyli te nakładki przezroczyste, których praktycznie nie widać. Dzień zdrowia jamy ustnej. Bardzo ważna rzecz. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o swój uśmiech, dbajmy o jamę ustną. Żeby były takie cudowne. Tak. Jak tak? A z nami jest specjalista, jest doktor Jakub Filipek z kliniki Suprident i on wszystko nam opowie. Co, jak, gdzie, kiedy. To się stanie w najbliższym odcinku. Musicie koniecznie z nami być. Nadchodzący odcinek jest bardzo, ale to bardzo prozdrowotny razem z Paśkiem Official, którego no fizycznie nie ma, ale tutaj możemy go zobaczyć. Postanowiliśmy zrobić challenge. Paśek, jaki to challenge? 2 tygodnie bez jedzenia mięsa. Mam nadzieję, że Michał nie wytrzyma. Tak jak Pasiek mówi, już 2000 babcia szykuje, bo ja no niestety jestem spłukany. Porozmawiamy ponadto o kotletach sojowych, czy też jakichś innych. No i co? Życzymy smacznego! Trzymajcie się! Już w najbliższym odcinku będziemy rozmawiać o zdrowiu i pamiętajcie, jesteśmy tym, co jemy. Oprócz tego świętujemy dzień bez mięsa, dbamy o nasze zęby i o nasze zdrowie, to jest najważniejsze. Danie będzie skonstruowane z ryżu, baby marchewki w sezamie, tofu w pomidorach, wyjątkowego sosu tikka masala i własnoręcznie robionego mięsa wegańskiego na bazie orzechów i soi. Do zobaczenia już w sobotę! Goście, metamorfozy, kuchnia, social media, muzyka, biznes i nauka. To wszystko w Coffee and Tea TV. Twoja alternatywa w internecie.